Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, że Bitcoin w 2025 roku ma szansę przebić 100 tysięcy dolarów. W tym momencie Bitcoin jest na poziomie 76-77 tysięcy dolarów i już powoli się robi bardzo, bardzo głośno o Bitcoinie. Coraz więcej osób mówi, coraz więcej osób wchodzi w ten rynek kryptowalut, jednak wiele wskazuje, że to jest dopiero początek. Oczywiście wzrost Bitcoina z 77 tysięcy na 100 tysięcy to nie jest jakiś super turbo duży zarobek, ale musimy wtedy spojrzeć sobie na rynek. Altcoinów, że prawdopodobnie altcoiny, czyli inne kryptowaluty na tym rynku po prostu osiągną bardzo duży procent, bardzo duże zyski, także wydaje mi się, że to jest ciekawa informacja. W tym momencie w złotówkach bitcoin kosztuje 307 tysięcy złotych. No i jest to dość ładny wzrost ostatnio. Możemy sobie na 6-miesięcznym wykresie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Że no, bitcoin na przykład od 7 września urósł o 50%, czyli 100 tysięcy złotych, tak? Dało się na tym zarobić. Oczywiście, żeby zainwestować w bitcoina, nie musisz mieć tylu pieniędzy. Wystarczy ci nawet 100 złotych i możesz sobie. Inwestować. Standardowo, jeżeli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zapraszam Cię do opisu. W opisie znajdziesz wszystkie przydatne linki i dołącz na mojego darmowego telegrama Kryptowaluty od Zera, darmowy kurs. Jest to miejsce, w którym w pełni za darmo przekażę Wam kurs, jak zacząć z rynkiem kryptowalut. Wszystko będzie na YouTubie nagrane. Wytłumaczę Ci od Zera, czym są kryptowaluty oraz jak to działa także zapraszam cię bardzo serdecznie no i w tym momencie jak wpiszemy sobie 100 tysięcy złotych za BTC no to możemy zobaczyć jak dużo artykułów się pojawia całego Google'a tutaj przeskanowałem że rzeczywiście tych artykułów że Bitcoin będzie za 100 tysięcy dolarów to się pojawia coraz coraz więcej jest to taka powiedzmy przepowiednia trochę tak jak kiedyś Bitcoin miał przebić 10 tysięcy dolarów również wszyscy o tym tak mówili tak powoli to się staje znowu faktem że po prostu Wszyscy mówią o, o tych 100 tysiącach. Oczywiście tutaj są teraz dwa scenariusze: albo to będzie, albo nie. Tego oczywiście nie wiem. Ryzyko jest duże. Jednak moim zdaniem bliżej, łatwiej będzie nam przebić te 100 tysięcy dolarów niż w poprzedniej osie, no bo nie przebiliśmy go przecież. I uważam, że no, długoterminowo Bitcoin ma jak najbardziej szansę. Możemy sobie zobaczyć, że. Na Google Trendsie Bitcoin coraz bardziej znowu zyskuje popularność. Tutaj mamy ostatnie 12 miesięcy. Jak wejdziemy sobie w ostatnie 5 lat, możemy zobaczyć, że również ten wykres dopiero zaczyna startować. Jest on w połowie, no a już mamy cenę 77 tysięcy dolarów. Więc jeżeli byśmy doszli do... Tego, co było ostatnio, czyli do zainteresowania bitcoinem na poziomie 90%, czy nawet 80%, no to ten bitcoin powinien zdecydowanie więcej kosztować. Możemy zobaczyć sobie, jak to też na całym świecie wygląda. Czy Polska tutaj nie odbiega? No, uważam, że nie odbiega. Salwador, zobaczcie, jakie zainteresowanie jest w Salwadorze, w Nigerii, w Szwajcarii, Holandii oraz Austrii. Także no ten bitcoin robi się coraz bardziej popularny. Z bitcoinem. Inne kryptowaluty popularne to jest Solana, Shiba Inu, Solana znowu, Shiba Inu, czyli no możemy zobaczyć, że Shiba Inu jest bardzo popularna. No i tutaj są jakie słowa, są również popularne. Tesla, bardzo nam się zrobiła popularna. I teraz parę powodów, dlaczego Bitcoin moim zdaniem będzie rósł i przebije te 100 tysięcy dolarów. No to pierwszy powód jest bardzo duży dodruk Tetera, USDT. Coraz więcej tego Tetera na rynek wlatuje. I ostatnio Whale Alert cały czas podaje nam, że dodrukowano nowe USDT, nowe USDT, nowe USDT i uważam, że właśnie to jest jeden z również z powodów, że po prostu będzie tak dużo kapitału. Ten teder jest potrzebny, żeby po prostu kupować kryptowaluty i dlatego uważam, że to jest też jeden z no, dobrych wskaźników, że jeżeli ten Bitcoin jest po prostu, e, nie Bitcoin, tylko USDT jest dodrukowywane, tworzone, no to to pokazuje, że mamy większą po prostu, większe zainteresowanie rynkiem krypto. Dodatkowo prezydent Stanów Zjednoczonych to jest Donald Trump. Donald Trump jest bardzo mocno za rynkiem kryptowalut, obiecał nam naprawdę spoko, naprawdę spoko, naprawdę sporo obiecał, że właśnie rząd Stanów Zjednoczonych przyjmie Bitcoina jako rezerwę, że będą posiadać tego Bitcoina, że zniosą podatki, że tutaj rynek kryptowalut jest jak najbardziej na tak, że Elon Musk będzie inwestował w Bitcoina, że Elon Musk stworzy własny urząd, który będzie sprawdzał efektywność rządu, nazwał go DOGE, a DOGE to jest również kryptowaluta, więc mamy liderów światowego rynku, liderów światowej gospodarki, którzy są zainteresowani ryn rynkiem krypto, to uważam jest bardzo gruby news. No tutaj Trump mówi na przykład o zwolnieniu obecnego przewodniczącego SEC. SEC to jest powiedzmy taka komisja papierów wartościowych, która po prostu decyduje rynkiem finansowym w Stanach Zjednoczonych. No i SEC jest bardzo przeciwny rynk, rynkowi kryptowalut. Trump powiedział, że go zwolni od razu, pierwszy dzień urzędowania, także no tutaj to jest również bardzo gruby news. No i Donald Trump już od dawna był za rynkiem kryptowalut dość mocno i teraz wygrał i teraz ma szansę. Pokazać nam, co zrobi. Dodatkowo, rząd Stanów Zjednoczonych w tym momencie trzyma 200 tysięcy bitcoinów, 213 tysięcy bitcoinów, no i poprzedni rząd mógł chcieć to sprzedać. Tak zakładaliśmy, że raczej będą je sprzedawać, a Donald Trump zapowiedział, że te bitcoiny nie zostaną nigdy sprzedane, że będą po prostu w rezerwie walutowej. W tym momencie więc no są to ogromne pieniądze, bo jest to 2% całego total supply, można powiedzieć. Także jest to, jest to ciekawe, że rząd Stanów tyle tych bitcoinów trzyma. Oczywiście te bitcoiny pochodzą z różnych przestępstw i tak dalej, bo rząd Stanów nie kupował bezpośrednio bitcoinów. No jednak długoterminowo uważam, że to jest bardzo, bardzo bycze na rynku kryptowalut. Rząd Niemiec miał bitcoiny i wszystkie sprzedał. I możemy się teraz z nich śmiać, bo sprzedali chyba po. 60 tysięcy dolarów, nie pamiętam, o sprzedali bitcoina po, nie, nie mam napisane, ale no mieli trochę tych bitcoinów, bo dokładnie 46 tysięcy bitcoinów, no i sprzedali je wtedy, kiedy bitcoin był bardzo tani, no i w tym momencie mieliby znacznie więcej, no ale tak to jest, jak po prostu się... Nie zna na czymś, nie czymś, nie chcieli wejść w rynek kryptowalut i po prostu z niego uciekli. Dodatkowo Michael Saylor zapowiada kolejne inwestycje w rynek kryptowalut. Jest to jeden z większych hodlerów w tym momencie Bitcoina. Jego firma MicroStrategy posiada masę waluty Bit Bitcoina, wiele Bitcoinów i zakładają tutaj dalsze inwestycje tego bitcoina, także no moim zdaniem to również jest bardzo bycze dla rynku kryptowalut, że gość, który ma majątek na, to na poziomie prawie 7 miliardów dolarów, no jest to praktycznie topowym inwestorem rynku kryptowalut i on raczej nie zamierza w tych bitcoinów jakoś wkrótce sprzedać, tylko cały czas je dokupuje i to jest bardzo, bardzo dobry news znowu. Tak samo jak to, że cały czas na rynek wchodzą nowe ETF-y. Wkrótce będzie odpalone, będą odpalone kolejne ETF-y na Bitcoinie. Poza Bit ETF-ami na Bitcoinie będą też ETF-y na innych kryptowalutach. Mówi się o ETF-ie na Solanie, na XRP, co pokazuje nam, że te altcoiny mają po prostu potencjał również wzrostowy. No bo umówmy się, w tym momencie bitcoin głównie rośnie, no ale długoterminowo, mam na myśli, na przestrzeni najbliższego roku zakładamy tutaj oczywiście wzrost innych altcoinów, innych kryptowalut, nie tylko bitcoina, no ale na początek bitcoin musi po prostu wykazać dominację. Ta dominacja musi mocno wzrosnąć, a potem ten kapitał się powinien bez problemu przenieść do innych altcoinów. Dlatego uważam, że również Czas altcoinów jeszcze po prostu jest przed nami. W tym momencie tak to wygląda. Bitcoin no, 77 000, 76 000 dolarów, Ethereum 2900. No i uważam, że długoterminowo Ether to jest jedna z lepszych kryptowalut. I tutaj, pomimo już dużego market-kapu, no to myślę, że wykręcimy naprawdę dobry procent jeszcze. Bo jest to taki kor całego rynku kryptowalut, no ale to jest oczywiście moja moja opinia. No i możemy sobie zobaczyć ten wykres. Ja bym się na sam wykres Bitcoin Rainbow Chart nie nastawiał, jakby ja nie lubię tych kolorów, ale chcę wam tutaj pokazać, że po prostu cykliczność, tak? Mieliśmy tutaj wzrosty po halvingu, mieliśmy tutaj wzrosty po halwingu i tutaj powiedzmy, jesteśmy praktycznie w tym momencie, tak? Zobaczcie, to jest 27.10, czyli praktycznie to samo, co jest teraz. No może ten rynek kryptowalut trochę był już wtedy wyżej. No, tak plus minus, bo tego nie da się tak bezpośrednio powiedzieć, chociaż no mogę to przybliżyć, to zobaczcie, że mniej więcej, o teraz mam datę, kiedy mniej więcej to nagrywam. Już ten bitcoin tutaj powoli, powoli rósł. W tym momencie bitcoin jest znacznie niżej, no ale możemy sobie zobaczyć, że cykliczność i tak się w miarę zakreśla, tak, że w okolicach tego grudnia i, i nowego roku bitcoin rośnie. Poprzednio mieliśmy ATH w marcu, w maju, a tutaj mieliśmy bardziej pod koniec roku. No ale widzimy, że mniej więcej ta cykliczność się jak najbardziej sprawdza i może po prostu nam się ten ATH na Bitcoinie zamiast tutaj w czwartym miesiącu przełoży na trochę późniejszy termin. Oczywiście no nie zakładałbym, że tutaj wywali nam 250 tysięcy dolarów za Bitcoina, aż tak bym w to dobrze nie szedł, no ale starczy nam nawet ten pułap 120 tysięcy dolarów, 100 tysięcy, no to to tylko nam to inne altcoiny, to tylko zrobią znacznie większy procent, tak? Także myślę, że to jest bardzo ciekawe dla nas, żeby to obserwować, żeby inwestować na tym rynku. Ja jestem bardzo byczo w tym momencie nastawiony. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wy również, zapraszam Was do opisu. W opisie znajdziecie wszystkie przydatne linki. Mam również dla was 500 dolarów od giełdy Bybit. Także myślę, że to jest fajna opcja. Także wbijajcie do opisu, sprawdzajcie i do następnego odcinka. Pozdro!